Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Poprzedni odcinek zakończyliśmy w dość nietypowy sposób, bo gra odmówiła nam posłuszeństwa, że tak powiem, i niestety straciliśmy cały postęp, który mieliśmy w lipcu. Mniej więcej właśnie w okolicach tego 21 lipca zakończyliśmy poprzedni odcinek, no ale przez to, że gra nam odmówiła posłuszeństwa, to cofnęło nas do 1 lipca i cały ten postęp został utracony. Natomiast poza odcinkiem przesymulowałem sobie znowu do tego dnia, na którym skończyliśmy. Wszystko robiłem tak samo, to co straciliśmy, to, że tak powiem, odzyskałem. Natomiast nie wszystko dało się zrobić w sposób identyczny, no bo transfery, wypożyczenia, to przebiegało troszeczkę inaczej. No i mogę wam nawet pokazać, co się wydarzyło. No a nie wydarzyło się wiele, no bo tego Salibę to sobie pozyskaliśmy jeszcze w poprzednim odcinku, natomiast Walter odszedł do Chelsea za 5,5 miliona i to jest wszystko tak naprawdę, co się tutaj wydarzyło. No gdy nagrywałem ten poprzedni odcinek, no to dużo więcej do tego 20 lipca mieliśmy tutaj ciekawych zdarzeń, jeśli chodzi o transfery, no ale tym razem potoczyło się to niestety troszkę inaczej. No ale teraz myślę, że możemy się już skupić z powrotem na tym, co tutaj mamy. No a na początek chcielibyśmy sprowadzić do nas środkowego pomocnika. I po kogo my ostatnio szliśmy? Muszę sobie przypomnieć. Poukładajmy to oceną ogólną. I tak, naszymi faworytami byli Gavi i Enzo Fernandez. Natomiast jeśli chodzi o Gaviego, no tutaj ciężko było się dogadać co do kwoty. Możemy podjąć kolejną próbę, skoro jesteśmy w takiej sytuacji, że no mamy znowu taką szansę. Natomiast nie sądzę, żebyśmy się tutaj dogadali, no bo ja nie chcę płacić więcej niż 80 milionów tak naprawdę, więc dokładnie tyle zaproponuję, dajmy te 25% od sprzedaży nawet, ale oni od razu się obrażają, więc nie ma co nawet tutaj próbować, nie zamierzam dawać aż takich pieniędzy tutaj za tego piłkarza. Natomiast za Enzo Fernandeza może uda się, aha, naprawdę... Klub nie sprzeda tego piłkarza, bo jest za ważny dla nich. I słuchajcie, to jest niesamowite, bo poprzednio nie było takiej informacji i spokojnie mogliśmy po niego iść. I już byliśmy dogadani i dopiero potem nam gra odmówiła posłuszeństwa, więc już go mieliśmy tak naprawdę. A teraz gra postanowiła się zbuntować i nie możemy go mieć. Więc no, fatalna sytuacja dla nas w tym momencie, bo to był piłkarz dla nas po prostu idealny, taki jakiego chcieliśmy, a teraz mamy po prostu poważny problem. Mamy natomiast ciekawych, wolnych zawodników. Jest ten 33-letni Lorenzo Pellegrini. On ma dużo cech. On jest bardzo wszechstronnym piłkarzem. Niby środkowy pomocnik ofensywny, ale tak naprawdę w obronie też widzimy, że on sobie by spokojnie poradził. Ma mnóstwo cech i to jest z pewnością piłkarz, którego będziemy chcieli pozyskać, bo on może naprawdę dużo jakości wnieść do naszego zespołu. I tak naprawdę powiem szczerze, może być nawet bardzo dobrą opcją tymczasową za takiego Enzo Fernandeza. Po Fernandeza moglibyśmy spróbować pójść na przykład w zimowym okienku, albo nawet dopiero w przyszłym sezonie, a Pellegrini mógłby być opcją na tu i teraz. Natomiast warto jeszcze przemyśleć, czy ktoś inny, taki bardziej na stałe, by nas nie interesował. Oczywiście Pellegriniego i tak podpiszemy, ale może ktoś inny jeszcze by nas zainteresował. No jest ten Vitinha, ale on niedawno dołączył do Bayeru. Jest Kamavinga, ale to są za duże pieniądze. No i tak naprawdę ciężko tutaj myśleć o kimkolwiek innym. Poustawiajmy to sobie jeszcze pozycjami i przejrzyjmy jeszcze raz na spokojnie tych środkowych pomocników. No jest ten Rovella. Zobaczmy, jak on wygląda. On ma bardzo dobre tutaj obronne usposobienie, że tak powiem. Wygląda naprawdę nieźle. Jest dosyć szybki, wystarczająco szybki na pewno. Bardzo wytrzymały, to też jest dla nas istotne. Popatrzmy jeszcze, jak to wygląda. Strzały nie aż takie dobre, ale to nie jest tutaj wymagane, żeby to było na wysokim bardzo poziomie. Wysoki odbiór piłki. No powiem szczerze, to też jest naprawdę ciekawy piłkarz. Tylko że on niedawno dołączył do tego klubu, więc znowu niestety nie mamy możliwości pozyskania piłkarza, który nas by ewentualnie interesował. No piłkarzy z Premier League raczej nie chcę pozyskiwać. No jest ten Kenneth Taylor, który gra w Bergamo. Zobaczmy, czy on by nas interesował. Tutaj dobre podania, więc to jest taki typowy środkowy pomocnik. Też w obronie sobie by radził całkiem nieźle, ale on też niedawno dołączył do klubu. No co tu się dzieje? Wszyscy dopiero co dołączyli do klubu. Jest jeszcze Martin Baturina. To też jest interesujący piłkarz.
Fajna obrona, strzelanie, bardzo dobre podania. Okej, on wygląda bardzo wszechstronnie, jest szybki. On też by się wpisał zdecydowanie w to, jak my gramy. Ma bardzo niską pensję i powiem szczerze, to też jest piłkarz bardzo interesujący i to by była opcja też taka bardziej przyszłościowa. Więc prawdopodobnie zrezygnujemy z Enzo Fernandeza na rzecz właśnie Baturiny, który nie jest dużo słabszy, natomiast jest młodszy o 2 lata i może się okazać, że to jest naprawdę sensowne, nawet bardziej sensowne wzmocnienie. Tylko pytanie, jak tu będzie finansowo, bo pamiętam, że z Fernandezem, czy też z klubem Fernandeza, dogadaliśmy się na 80 milionów. Tutaj może być ciężko dogadać się na 80 milionów, ale spróbujemy nawet jeszcze niższe kwoty tutaj zaproponować na początek, ale też oczywiście duży procent od sprzedaży. Składamy taką propozycję, ale oni chcą gigantycznych pieniędzy, których my absolutnie nie jesteśmy w stanie tutaj dać, więc zaproponujmy 80 milionów. No ja nie będę chciał dać dużo więcej niż te 80. Nie jestem na to gotowy, szczerze mówiąc, bo ja będę chciał jeszcze dokonać jakichś wzmocnień, więc procent od sprzedaży mogę dać znowu na poziomie 25%. No ale te 80 milionów, no nie chciałbym tego przekraczać, a oni nie chcą już z nami nawet rozmawiać, więc będziemy wracać do tych rozmów. No ale pomyślmy, co jeszcze ewentualnie można by było zrobić. No jest jeszcze wciąż ten Gavi, też o nim trzeba pamiętać, no ale on ma tak słabe strzelanie, że szczerze mówiąc, no trochę mi się to nie podoba. Nie jest to optymalna opcja dla nas mimo wszystko w tym momencie. No, kto ewentualnie byłby tutaj taką opcją rezerwową? No, myślę, że jedyną opcją rezerwową, z której i tak skorzystamy, jest właśnie ten wolny zawodnik Pellegrini, więc ustawmy to sobie może w ten sposób. Okej, mamy go tutaj. No i poza nim mamy też innych ciekawych wolnych zawodników, których tutaj dodałem. Jest przede wszystkim Denzel Dumfries i on wygląda naprawdę super jako zmiennik. Ktoś typu Gosensa. Gosens był u nas takim zmiennikiem doświadczonym i naprawdę momentami bardzo się przydawał. I myślę, że ten piłkarz też może się nam bardzo przydać w tym sezonie. Zresztą tak samo jak John Stones, którego moglibyśmy podpisać jako takiego rezerwowego w zamian za Rafaela Varana, z którego chyba jednak zrezygnujemy, dodamy go jeszcze do listy transferowej, bo jego umiejętności są już na naprawdę niskim poziomie. Spadła mu ocena ogólna na 79, więc on nam się już nie przyda. A Stones mógłby się przydać, ale myślę, że bardziej przydatna byłaby ta dwójka, więc po Stonesa pójdziemy na końcu. Natomiast tą dwójkę myślę, że spróbujemy podpisać od razu, bo to są piłkarze, którzy tak czy inaczej przydadzą się naszej drużynie i których chcemy pozyskać, więc zróbmy to natychmiast. Ważny może być, akceptujemy to. Dwuletni, nawet trzyletni kontrakt myślę, można by było tutaj zaproponować i oni się na to zgadzają świetnie. Bez klauzuli, więc wygląda na to, że to będzie naprawdę poważny, fajny kontrakt. Chciałbym mu zaproponować 80 tysięcy, myślę, że taka uczciwa kwota. No i 500 000 za podpis, myślę, że będzie z tego zadowolony i dokładnie tak jest, więc witamy nowego piłkarza na pokładzie. Więc Pellegrini zasila nasze szeregi, od razu pójdziemy sobie też po Dumfriesa. Od razu go tutaj mamy. Świetnie, więc przechodzimy do rozmów. No i to będą dwa naprawdę solidne wzmocnienia, bardzo doświadczonymi zawodnikami, ale takimi, którzy na pewno dużo wniosą do zespołu. On też chce być ważny, okej, na to się zgadzamy. Kontrakt chciałbym podpisać tak samo jak z Pellegrinim na 3 lata i oni się na to zgadzają. Bez klauzuli, świetnie. No i jeśli chodzi o kwotę, to jest odrobinę niższy poziom niż w przypadku Pellegriniego, więc tutaj 70 tysięcy. I 400 tysięcy za podpis. Myślę, że też będą z tego zadowoleni. No i dokładnie tak jest. Więc witamy kolejnego piłkarza. Trzecie nasze wzmocnienie w tym sezonie. No ale niedługo będziemy się rozglądać znowu za no, najważniejszym wzmocnieniem, tak naprawdę, jakie nas tutaj w tym sezonie czeka. Może poza tym środkowym obrońcą, którego już sprowadziliśmy. No czyli za środkowym pomocnikiem właśnie. Odrobinę nam ten budżet spadł przez podpisanie tych dwóch zawodników. No i myślę, że trzeba im znaleźć teraz miejsce na ławce rezerwowych. Więc tak, Dumfries tutaj za Varana, z którego już będziemy rezygnować. I myślę, że za Schneidera. No a Pellegrini, niech przejdzie sobie tutaj i damy go za kogo? Za Deridera wydaje mi się. Dobra, więc na razie ustawiamy to w ten sposób. Trzeba im jeszcze dać plany rozwoju oczywiście. Więc przechodzimy sobie tutaj i zastanawiam się, czy Pellegrini nie mógłby
zostać środkowym pomocnikiem typowym zamiast ofensywnym, bo myślę, że przydałby się nam na takiej pozycji. Więc tak, Pellegrini dostał 8, świetny numer, myślę, że może przy tym zostać. No i zobaczmy, jak długo zmieniałby się w środkowego pomocnika. Tylko 2 tygodnie, więc idziemy w to. Absolutnie idziemy w to. Ocena ogólna raczej mu nie skoczy w górę, ale będzie się czuł na pewno na tej pozycji bardzo dobrze, a my go na tej pozycji właśnie potrzebujemy. No a jeśli chodzi o Dumfriesa, on dostał 17. Czy jest wolny jakiś niższy numer? Zobaczmy. Niestety nie, więc niech ta 17 przy nim zostanie. Przechodzimy do planu rozwoju. I tak, czy chcielibyśmy mu zmieniać pozycję na prawego obrońcę? Raczej nie, zostaniemy na CPS-ie. I defensywny, cofnięty skrzydłowy. Tak jest, żeby pracowitość w obronie wzrosła i ogólnie te walory obronne. Więc to mamy załatwione. No i chyba na razie po prostu przejdziemy sobie dalej. Chyba, że od razu chcemy pójść po Baturinę. Z tym, że ja chyba próbowałem, ale oni się obrazili, jeśli dobrze kojarzę. Więc nie, na razie lecimy sobie dalej i czekamy, aż będziemy mogli coś tam zdziałać. Więc czekamy na spokojnie, mamy jeszcze jakąś scenkę. I to jest przyjście do naszego zespołu Pellegriniego. Fajna scenka, w ogóle bardzo rzadko nam się tego typu scena odtwarza. Więc może ją sobie zobaczymy, bo to jest naprawdę rzadkość. Zazwyczaj ta scena jest dokładnie taka sama. No tutaj już przechodzi mniej więcej w to, co zwykle, ale mimo wszystko chcę sobie to obejrzeć do końca. No bo jednak sprowadzamy tutaj naprawdę jakościowego zawodnika, którego prezentację całkiem fajnie byłoby zobaczyć. No i widzimy, że dużo tutaj akcentów podczas tej prezentacji, takich nietypowych. No dziwne to jest, że ta scenka praktycznie nigdy nam się nie załącza. Zawsze te scenki są inne. Więc fajnie, że tym razem coś innego nam się tutaj pokazało. Wypożyczenie Ferreiry do Salernitany również nam się pokazało, roczne. No i zobaczmy, co tam jeszcze mamy w wiadomościach. To są tylko te potwierdzenia. Dobra. Więc na razie przechodzimy dalej. No i zbliża się już nasze pierwsze spotkanie w ramach przedsezonowego tournée. Mamy też wypożyczenie z Sassuolo. No niestety, w zeszłym odcinku Appia poszedł do Manchester United na wypożyczenie. Tym razem ten kierunek nie jest aż taki ciekawy. No ale może dostanie tutaj więcej szans gry, więc to też jest jakiś plus. My natomiast mamy spotkanie z Atletico Madryt teraz. Zobaczmy, czy możemy już w ogóle rozmawiać z Baturiną, bo jednak nie ukrywam, że chciałbym jak najszybciej dokonać tego transferu. Więc ustawiamy to sobie, powiedzmy, w ten sposób i zobaczmy, czy gdzieś go tutaj mamy. Możemy rozmawiać, więc przechodzimy do rozmów, no i podejmujemy kolejną próbę. Zobaczymy, jak tym razem się te rozmowy poukładają. Zaproponujemy trochę więcej, czyli 85 milionów, no i 15% od sprzedaży. Zobaczymy, co na to powiedzą. 109 800, no są potężne pieniądze. 88 milionów. No ja jestem gotów się ugiąć i zapłacić więcej niż początkowo planowałem, bo potrzebuję tego piłkarza. No ale też nie chcę wydawać na niego całego naszego budżetu. 104 700. No nie, no raczej to nie przejdzie. Raczej to nie przejdzie. 88. Dobra, mogę o pół miliona pójść w górę. Ale ja naprawdę nie chciałbym tutaj nawet tych 90 milionów przekraczać, nie ukrywam. No bo chcę trochę tych pieniędzy sobie zostawić. 97. Nie, dobra, kończymy te negocjacje. Może jeszcze podejmiemy jedną próbę. Może akurat troszkę zmiękną. Ale na razie sobie odpuszczamy. I zastanówmy się, kto ewentualnie jeszcze mógłby być za niego. W sumie ten Timber w Evertonie wcale nie zarabia takich dużych pieniędzy, jak myślałem. Nawet małe, powiedziałbym, zarabia. Zobaczmy, jak on wygląda. Bardzo wszechstronnie. Jest szybki. No, wygląda dobrze, powiem szczerze. Wykończenie też ma fajne. Mało cech może. Ale ogólnie jest to bardzo ciekawy piłkarz. Tutaj no ta pensja jest zdecydowanie za duża. Wartość też. Tutaj nie ma opcji. No co jeszcze? Ewentualnie jeszcze jedna próba z Gavim, ale nie, chyba nie chcemy tego próbować nawet. Może ten Fratesi, ale nie, tutaj też ta pensja jest za duża. No jest ten Kiergaard, ale troszeczkę za niski poziom, za niska ocena ogólna. Chcemy iść po kogoś lepszego, nie ukrywam. Kamavinga ciekawy, ale raczej... No, chociaż w sumie tygodniówka nie jest też tak wysoka.
Podejmijmy próbę. Możemy przynajmniej spróbować porozmawiać. Może akurat będą w stanie sprzedać go za niewielkie pieniądze, choć nie spodziewam się tego. Więc tak, zacznijmy od 85 milionów i od potężnego procentu od sprzedaży. Zobaczmy, co wy na to. Są w stanie podjąć się rozmów, więc to już jest coś. Usuwamy Tymona Bąka, no bo nie chcemy się go pozbywać. Dobra, spróbujmy 88,5 miliona. Dobra, nawet może odrobinkę więcej, 89,5, zobaczmy. 108. To są podobne kwoty jak przy Baturinie, a przecież Kamavinga byłby dużo lepszym wzmocnieniem, więc z nimi rozmawia się tutaj naprawdę nieźle, naprawdę ciekawie, ale to i tak są kwoty powyżej tego, co ja chcę zapłacić. 90 milionów jestem w stanie zaproponować. I zobaczymy, co powiedzą. Czy będą dalej negocjować, czy będą schodzić z tej kwoty, którą przedstawiali przed chwilą? No niestety nie do końca. Więc spróbujmy zrobić może inaczej. 85 milionów i zastanówmy się, czy kogoś na wymianę nie moglibyśmy im dać, bo może akurat to by przeszło. Środkowi obrońcy, no i my chcemy się pozbyć Varana. Spróbujmy, zobaczymy, może będą go akurat chcieli, muszą to przemyśleć. Dobra, poczekamy, zobaczymy, ale gdyby się udało sprowadzić Kamavingę, no to byłby szok. Ja go nie chciałem nawet próbować sprowadzać do nas właśnie ze względu na potężną wartość. Ale może się okazać, że dogadamy się na naprawdę świetnych dla nas warunkach. No i wtedy ten Kamavinga byłby wzmocnieniem perfekcyjnym, nawet lepszym niż ten Enzo Fernandez. Więc no, zobaczymy. Zobaczymy, z jaką odpowiedzią do nas przyjdą. No a teraz rozpoczynamy przedsezonowe tournée i chcemy na pewno dać tutaj szansę młodym zawodnikom wykazania się po prostu. Tutaj dostanie szansę Wawrzyniak. Zamirettiego... No, Pellegrini nie zadebiutuje jeszcze. Borgesa tutaj może damy. Za Reina niech sobie wejdzie kto? No, nie mamy zbyt dużo młodych zawodników, którzy by tutaj mogli zagrać tak naprawdę. Pomyślmy, czy ktoś tutaj sensownie wygląda. Bender, minus 5. A jakby się tutaj zamienili? Nie, tak nie może być. Dobra, niech Bender mimo wszystko tu zagra. Za Aslaniego niech sobie zagra. No, Has nie, bo... My nie wiążemy z nim już naszej przyszłości za bardzo tak naprawdę. Kto by mógł tutaj zagrać? Dobra, Aslani niech zostanie. Nie będę też na siłę tutaj wpychał piłkarzy. Tutaj niech zagra sobie Schneider. Za Lukebę Bella Kochap. Saliba niech zadebiutuje. A tutaj dostanie szansę Dumfries. Niech też w ten zespół powoli wchodzi. A tutaj dostanie szansę chyba po raz pierwszy w naszym zespole od pierwszej minuty Malinowski. Więc to jest jego debiut właściwie w naszej drużynie. Co prawda w towarzyskim meczu, więc to się nie do końca liczy, ale zróbmy to w ten sposób, dajmy mu tutaj szansę i w tych towarzyskich meczach, dopóki nikt się po niego nie zgłosi z wypożyczeniem, no bo nam zależy na tym, żeby go jeszcze wypożyczyć, no to myślę, że może grać, a Ter Stegen po prostu zacznie grać, gdy już Malinowski pójdzie na wypożyczenie albo od tych meczów już ustawkę. Więc tak, opaska kapitana, do kogo mogłaby pójść w tym meczu? Trochę trudna decyzja, ale myślę, że tutaj kapitanem mógłby być Aslani, który już ma jakiś staż w naszym klubie, jest dosyć doświadczonym piłkarzem i myślę, że tak należałoby zrobić. Więc szybka symulacja, bardzo rezerwowym składem, nie spodziewam się tutaj dobrego wyniku. No i tak też się stało, przegrywamy wysoko, ale ja chcę po prostu dać szansę tym młodym piłkarzom też tutaj pograć. Więc czekamy na odpowiedź w sprawie Kamavingi w tym momencie, czy ona się już nam pojawia. Dogadane na razie mamy wypożyczenie API, więc zgadzamy się na to, roczne wypożyczenie i okej, oni tutaj jeszcze nie zgadzają się, aczkolwiek to jest naprawdę świetna kwota, 91 milionów 700 tysięcy plus 10% od sprzedaży, to wygląda świetnie. Ale myślę, że podejmiemy próbę jeszcze troszeczkę tutaj zejścia z tej kwoty. Te 10% utrzymajmy, ale spróbujmy, może tutaj się porwałem za bardzo z tym, spróbujmy zejść poniżej 90 milionów, chociaż odrobinkę. No i oni 96 proponują bez procentu od sprzedaży. To wygląda całkiem dobrze, ale spróbujmy zejść do 90. Zobaczymy, co powiedzą, no bo tutaj mamy już naprawdę mało pieniędzy na dokonywanie
takich wzmocnień. Praktycznie nic nam nie zostanie, a chciałbym, żeby trochę więcej zostało. 96-200 no nie wchodzi w grę, bo nawet tyle nie mamy. A przecież musimy jeszcze zostawić jakieś pieniądze na tygodniówkę dla niego. Więc to jest duży problem w tym momencie. Nawet te 90 milionów to jest troszkę za dużo dla nas. Więc no na pewno nie dam więcej. Zobaczmy. 96-200. No tutaj może być znowu duży, duży problem. Ale to okienko jeszcze trochę potrwa. Ja bym mimo wszystko tutaj jeszcze się troszkę z nimi, że tak powiem, pobawił i nawet tą kwotę jeszcze zmniejszył na 87. Zobaczymy, co powiedzą, gdy ja tą kwotę zmniejszę. Oni się upierają przy tym, co było. Dobra, próbujemy dalej. 85. Schodzę z kwoty, żeby widzieli, że tutaj ja jestem poważnym negocjatorem i że ze mną się w ten sposób nie pogrywa. Oni pogrywają sobie dalej. Dobra, 85 po raz kolejny. Prawdopodobnie na to się nie zgodzą. No i zobaczymy, być może będziemy musieli do tych rozmów w ogóle podchodzić jeszcze raz. Nie zgodzili się. Dobra, więc obrażają się na nas w tym momencie, ale niedługo podejmiemy kolejną próbę negocjacji. Ja bym chciał nie przekroczyć mimo wszystko 90 milionów za ten transfer i wtedy może będziemy mogli powiedzieć, że ten transfer był naprawdę genialny. Ale jeszcze na to sobie chwilę poczekamy. Mamy mecz natomiast z Manchesterem City. Tutaj chciałbym wyjść trochę mocniejszą drużyną. Bardzo fajnie prezentują się te nasze trzecie stroje tutaj. No i tak, jakim składem byśmy chcieli tutaj wyjść? Aslani lekko zmęczony. Martel może tutaj zagrać? Może zagrać jako defensywny pomocnik, więc dajmy mu tutaj szansę. Lukeba niech zagra za Salibę. Nie, Saliba niech sobie zagra po raz kolejny też. Bąk lekko zmęczony. Więc niech tutaj dostanie szansę Baker. I za Miretiego niech dostanie szansę Pellegrini, żeby też się wdrażał tutaj w ten nasz zespół powoli. Za Reina wejdzie sobie Lemar, też niech dostanie trochę minut. I to chyba tyle, więc tym razem wychodzimy dużo silniejszym składem. Szybka symulacja i z bardzo mocnym rywalem. Remisujemy 3-3. Dwie bramki Majera, jedna bramka Tomasa. Uważam, że z Manchesterem City, składem, który nie był mimo wszystko najmocniejszy, no, to jest dobry wynik. Zobaczmy wiadomości i mamy, okej, przypomnienie o zmianach, to nas jakoś szczególnie nie interesuje w tym momencie. Lecimy dalej, no i przed tym meczem z Liverpoolem znowu zastanowimy się, co z tymi transferami. Dużo czasu na te transfery poświęcamy podczas tego okienka i bardzo powoli to wszystko przebiega tak naprawdę, ale po prostu chodzi o to, że chcę mądrego, dobrego transferu dokonać za pieniądze, no, takie korzystne dla nas. No i nie chcę dokonać tutaj jakiegoś pochopnego ruchu, więc przechodzimy znowu do centrum transferowego i zobaczmy, jak w tym momencie wygląda sytuacja, więc ustawiamy to sobie znowu pozycjami i teraz tak, wciąż pewnie nie możemy porozmawiać z Kamavingą i niestety z Baturiną również nie możemy porozmawiać. No więc siłą rzeczy musimy jeszcze trochę poczekać, ale znowu otwiera nam się droga do Fernandeza, już nie jest tak kluczowym zawodnikiem, żeby go nie sprzedać. Więc no, jakby co, to mamy też tą opcję, która no też wygląda świetnie, powiem szczerze, bo on i te podania, grę w obronie, wysportowanie ma na świetnym poziomie, dużo cech, więc tak naprawdę czy Fernandez, czy Baturina, czy Kamavinga, to nie ma aż tak większego znaczenia, ale któryś z nich na pewno do naszego zespołu trafi. Na razie natomiast przechodzimy sobie dalej. Widzimy, że Pellegrini jest gotowy do zmiany pozycji. Jestem ciekaw, czy to wpłynie jakkolwiek na niego, jeśli chodzi o cenę, ale raczej nie. Nie wpływa. Okej. Okay. Natomiast tutaj widzimy szybki rozwój, czy też zahamowanie po prostu tego słabnięcia. W co byśmy poszli? Może od bramki do bramki. Dobra. Więc ustawiamy to sobie w ten sposób i przechodzimy do ostatniego spotkania przedsezonowego. Tym razem gramy z Liverpoolem. Dużo zmęczenia w naszych szeregach, więc tutaj sporo zmian nastąpi. Wawrzyniak dostanie szansę. Tutaj kolejny Wawrzyniak dostanie szansę. Chyba po raz pierwszy w naszym zespole zagra. Tutaj Schneider. Tutaj Bella Kochap. Tutaj Martel. Dumfries. I za Ter Stegena dostanie szansę tutaj Malinowski. Opaska kapitańska trafi po raz kolejny do Aslaniego. Dobra, więc ustawiamy to w ten sposób. Szybka symulacja z Liverpoolem. Takim dosyć rezerwowym składem mimo wszystko. Przegrywamy, ale niedużo. Strzela bramkę Wawrzyniak, tylko pytanie, który? Zobaczmy. Skrzydłowy, okej. Okay. Nie napastnik, ten młodszy i słabszy, tylko właśnie nasz skrzydłowy. Więc jesteśmy już po meczach towarzyskich, zbliża się sezon ligowy, warto więc zerknąć jeszcze, jak to się przedstawia dokładnie w kalendarzu, więc przechodzimy sobie tutaj.
Mamy super puchar. No tak, słuchajcie, zapomniałem kompletnie o tym, że przecież jako zwycięzca Ligi Europy będziemy grać w super pucharze Europy. I to z Manchesterem City, z którym zremisowaliśmy 3-3. Więc w tym odcinku czeka nas walka o trofeum, jakby nie patrzeć. Kompletnie o tym zapomniałem, powiem wam szczerze. Całkowicie wypadło mi to z głowy, że będziemy brać udział w super pucharze Europy. To jest coś niesamowitego. Więc pewnie tym meczem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, bo ja będę chciał ten mecz zrobić na rozbudowanej symulacji, żeby zwiększyć nasze szanse na zdobycie trofeum. Może nie jest to trofeum jakieś szczególnie istotne, prestiżowe, no ale jednak jest to super puchar Europy i jakieś tam trofeum do zdobycia. Mamy ofertę z Realu Sociedad za Ter Stegena, ale to nas kompletnie nie interesuje. Ter Stegen zostanie z nami do końca. Przypominam, to jest nasz ambasador, pierwsza gwiazda w tym zespole i to jest piłkarz, który po zakończeniu kariery będzie ściśle z naszym zespołem związany, dostanie tutaj pracę, będzie członkiem zarządu, to już jest dogadane w tej naszej fabule, więc absolutnie z niego nie rezygnujemy, nie ma nawet takiej opcji. Natomiast przechodzimy sobie dalej i poczekamy spokojnie. Mamy ofertę wypożyczenia Schneidera, tylko że to jest piłkarz, którego ja bym szczerze mówiąc zostawił w naszym zespole. No chyba że zgodziliby się na krótkie wypożyczenie, wtedy jestem w stanie to zaakceptować, ale na drugą połowę sezonu ja już bym go chciał z powrotem. Bo on się naprawdę może przydać, może być cennym zmiennikiem za Aninga. No więc lecimy dalej. Na kilka dni przed tym spotkaniem będę chciał jeszcze podjąć kolejną próbę. Aha, na 2 lata. Serio? No to nie, odrzucamy. Będę chciał podjąć kolejną próbę sprowadzenia któregoś z tych środkowych pomocników. Pytanie, czy jest to możliwe już teraz? Mam nadzieję, że tak. No, priorytetem jest Kamavinga. To na pewno. Drugim wyborem, szczerze mówiąc, sam nie wiem w tym momencie, czy bardziej tym drugim wyborem jest Fernandes czy Baturina. Natomiast gdzie my mamy tutaj tego Kamavingę? Czy ja go przegapiłem? Kamavinga jest tutaj, dobra. Więc podejmujemy kolejną próbę sprowadzenia tego piłkarza. No byliśmy już bardzo blisko dogadania się z Borussią Dortmund. No ale próbujemy po raz kolejny. Zastanawiam się też, czy nie byliby kimś tutaj zainteresowani może. Kogo my byśmy byli gotowi sprzedać? No Lemara chciałbym mimo wszystko jeszcze zostawić w naszej drużynie, chociaż z drugiej strony? Czy jest taka potrzeba, gdy teraz mamy Pellegriniego? Sam nie wiem. Tylko że Lemar naprawdę dobrze się spisywał w naszej drużynie. Mimo wszystko ja bym go zostawił najchętniej. Borges to jest bardzo dobry piłkarz. Duży talent. Ale jeśli miałby nam pomóc w podpisaniu, w zdobyciu Kamavingi, to jestem gotowy zaryzykować tutaj. Więc zróbmy tak. 80... milionów, Borges i jeszcze wysoki procent od sprzedaży. Czy oni będą czymś takim w ogóle zainteresowani? Nie są zainteresowani. Chcą po raz kolejny Timona Bonka, na co my się nie zgadzamy. Więc 89 milionów tutaj proponujemy. Zobaczymy, co oni powiedzą. 90 milionów 200 tysięcy i 10% od sprzedaży. To już wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Zmieniamy ten procent od sprzedaży na jeszcze dużo wyższy i próbujemy jeszcze znowu troszeczkę zabrać tych pieniędzy tutaj. 89. To jest, myślę, z dużą korzyścią dla nich. Powinni to zaakceptować. Akceptują. Udało się. Słuchajcie, Kamavinga prawdopodobnie nas wzmocni. Pytanie tylko, jak z pensją tutaj jeszcze się to poukłada, ale będziemy mieć niesamowite wzmocnienie najprawdopodobniej. Fantastyczna sprawa, jeśli to się uda, no to będę zachwycony, bo to będzie jeden z największych transferów w historii naszego klubu i jedno z największych nazwisk w historii naszego klubu, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Kluczowy piłkarz, no tutaj co do tego nie mamy raczej żadnych wątpliwości. 4-letni kontrakt, myślę, że nawet na 5 lat byśmy mogli podpisać i oni się na to zgadzają bez klauzuli i on jest gotowy jeszcze zejść z wynagrodzenia konkretnie. Ale ja nie chciałbym tego robić w ten sposób. Tutaj mniejszy, zdecydowanie mniejszy bonus, ale za to dużo lepsza tygodniówka. Ja myślę, że tutaj 100 tysięcy co najmniej powinno się pojawić, nawet więcej. 100, wiecie co, dajmy mu dokładnie taką pensję, jaką miał w Borussii, żeby nie czuł, że przychodzi do słabszego klubu czy coś takiego. Myślę, że pozostanie przy tej pensji będzie dla niego naprawdę dobrym rozwiązaniem i dla nas też. No i on się na to zgadza, więc Kamavinga wzmocni nasz zespół. Tak dobrego wzmocnienia środka pola, powiem szczerze, że się nie spodziewałem, no bo początkowo priorytety były inne.
ale pomyślałem, żeby po prostu podjąć próbę rozmów z Borussią Dortmund, co wydawało mi się z góry, że jest skazane raczej na porażkę, bo spodziewałem się, że raczej oni będą się upierać gdzieś przy kwotach rzędu 120, 110 może milionów, ale nie spodziewałem się, że zejdą poniżej 90. Co prawda 25% od sprzedaży poszło, no ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że wzmacniamy się naprawdę wybitnym piłkarzem, więc witamy Kamavingę na pokładzie. Za chwilę mu też zmienimy prawdopodobnie ten numer, no bo 22 to za bardzo mi się tutaj nie widzi. Damy mu pewnie jakiś niższy. Zobaczymy też, jakie numery są wolne. Ustawimy też mu oczywiście plan rozwoju. No a potem przechodzimy do Super Pucharu Europy z Manchesterem City. To będzie trudne starcie na pewno. No ale spróbujemy zdobyć nasze drugie trofeum najwyższej rangi w historii naszego klubu. Więc z ocenami ogólnymi to poukładajmy Kamavinga. Czy jest tutaj jakiś dobry numer dla niego? Zobaczmy. No widzimy, że ciężko może o to być. Pellegrini dostał 8 już. Timon Bong ma 9, więc tutaj ciężka sprawa. Czy jest jakiś numer wolny, ciekawy? No nie za bardzo. Mógłby dostać 20 za Bendera. 20 jest ciekawsza niż 22, więc myślę, że tak też zrobimy. 20 Kamavinga u nas dostaje. No i jeśli chodzi o plan rozwoju, co byśmy chcieli tutaj zrobić? Widzimy, że on się szybciutko jeszcze nam może tutaj fajnie rozwinąć. Tutaj sztuczki poprawi. A tutaj słabszą nogę. Myślę, że to jest to, na czym nam by zależało, więc idziemy w rozgrywającego. No i teraz musimy to sobie jeszcze ustawić w składzie, no bo wzmacniamy się fantastycznym piłkarzem. Zobaczcie, jak ten środek pola przepięknie nam się tutaj teraz wzmocni. Z 82 oceny ogólnej, to był nasz najsłabszy piłkarz wyjściowego składu, wlatuje tutaj ocena 89. Coś fantastycznego po prostu. Dobrze, więc to mamy poukładane. Reyn natomiast będzie takim naszym dosyć cennym, mocnym, myślę, rezerwowym środkowym pomocnikiem. Tylko z drugiej strony mamy Lemara, mamy Pellegriniego. Tylko że Pellegrini i Lemar to są też piłkarze, którzy spokojnie za Mirettiego mogą wyjść jako ofensywni pomocnicy. No ale Reyn troszkę w tym momencie mam wrażenie, że wypada ze składu tak naprawdę. Schneider, on powinien być tutaj wyżej. Dajmy go może sobie tutaj. I tak, na razie myślę, że ta ławka rezerwowych może wyglądać w ten sposób, chociaż bramkarz na ławce nam nie jest potrzebny, nigdy nie korzystamy z bramkarza na ławce, więc ja bym tutaj dał Schneidera, bo lewy obrońca się przyda, bo Anning często jest zmęczony. No a Reyn na razie będzie chyba tutaj po prostu. Gdy Lemar zacznie słabnąć, to po prostu Reyn zajmie z powrotem jego miejsce na ławce, ale na razie ustawiamy to dokładnie tak, jak to widzicie. Jak wygląda nasza sytuacja finansowa? No nie mamy praktycznie kompletnie nic w tym momencie. Może uda się jeszcze kogoś sprzedać. No na pewno kogoś tam się jeszcze uda sprzedać, ale raczej w tym sezonie się już nie wzmocnimy niestety. To jest dobra oferta, my to akceptujemy od razu. W sensie mam na myśli nie ten sezon ogólnie, tylko to okienko, że w tym okienku o wzmocnienia będzie już ciężko. Może zimą coś się uda zdziałać, ale z drugiej strony czy my potrzebujemy jeszcze jakichś wzmocnień? Jak tak o tym myślę, to wydaje mi się, że nie. Ten skład jest naprawdę silny. Wzmocniliśmy się o fantastycznego środkowego obrońcę, wybitnego środkowego pomocnika. Mamy nowego pomocnika, który jest świetnym rezerwowym, ma ocenę 86. Mamy świetnego zmiennika na boki obrony w postaci Dumfriesa, więc tak naprawdę ja nie widzę tutaj za bardzo potrzeby wzmacniania tego zespołu teraz jeszcze bardziej. Myśleliśmy o środkowym pomocniku defensywnym, ale myślę, że Aslani sobie spokojnie tam poradzi. No prawe skrzydło, Bong, ocena 84 może nie wygląda jakoś super imponująco, ale to jest naprawdę dobry piłkarz. On się będzie zmieniał z Wawrzyniakiem, który ma ocenę 86 już w tym momencie. Może nawet Wawrzyniak go wygryzie ze składu i będzie to znowu wyglądało lepiej, jeśli chodzi o oceny ogólne. Więc naprawdę wygląda to dobrze. Jest jeszcze Anning na lewej obronie, który może nie wygląda wybitnie, jeśli chodzi o ocenę ogólną, ale gra bardzo dobrze tak naprawdę. Nie zawodzi nas i jest też w naszej drużynie od bardzo, bardzo dawna. I dlatego ja też nie chciałbym z niego rezygnować, zwłaszcza, że jest piłkarzem jakościowym. Więc myślę, że z tej drużyny możemy być jak najbardziej zadowoleni. Bierzemy udział w konferencji prasowej przed tym jakże ważnym dla nas meczem. Pierwszym meczem o stawkę w tym sezonie. Zdecydowanie wierzymy w siebie. No wierzę w siebie, wierzę w ten zespół przede wszystkim, no bo to jest zespół naprawdę mocny.
Zagramy jak zawsze. Myślę, że odpowiemy w ten sposób, no bo zawsze w meczach o stawkę dajemy z siebie wszystko. Czy sprzedacie kogoś przed zamknięciem okienka? Celem ekipa urodzonych zwycięzców. No i drużyna jest maksymalnie zadowolona. Podejdziemy do tego meczu w naprawdę fantastycznych nastrojach. Świetnie zmobilizowani. Zerkamy jeszcze tylko na formę naszych zawodników, jak to się dokładnie tutaj prezentuje, bo to też jest dosyć istotne, a widzimy, że w słabej formie jest niestety paru zawodników. No ale nic na to, raczej nie poradzimy. Oj, wielu zawodników jest w słabej formie, nie wygląda to dobrze. Czy ktoś jest w dobrej? Jest w dobrej Thomas, jest Majer, Miretti, Bong. Okej. Więc myślę, że mimo wszystko powinniśmy wyjść na to spotkanie mocni. No i też będzie to debiut Kamavingi. Od razu w meczu o stawkę, i to jaką? W meczu o puchar. Super puchar Europy z Manchesterem City, więc Kamavinga stanie tutaj przed bardzo trudnym wyzwaniem. No i zastanówmy się, czy chcemy tutaj wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Raczej nie. Raczej wszystko zostanie tak, jak jest. Ta ławka też ma wyglądać dokładnie w ten sposób. No i takim oto składem przechodzimy sobie do starcia z Manchesterem City. Więc robimy rozbudowaną symulację. No i gramy po raz drugi w tej karierze o puchar, chociaż w sumie nie, w sumie to już jest nasz trzeci mecz bezpośredni o puchar, bo przecież jako zespół drugiej Bundesligi walczyliśmy w finale Pucharu Niemiec, wtedy sensacyjnie, przegraliśmy z Red Bullem Lipsk, teraz bardzo dobra akcja naszej drużyny, ale niestety spokojnie sobie poradził Ederson, więc to jest trzeci raz, kiedy będziemy walczyć bezpośrednio o puchar w meczu. No, ta pierwsza szansa niestety niewykorzystana, no ale wtedy było to do przewidzenia. Druga szansa to była Liga Europy właśnie w zeszłym sezonie. Wtedy udało nam się pięknie pocisnąć West Ham United. Teraz niestety Seyvald strzela bramkę i przegrywamy jak na razie 1-0. Ale myślę, że tutaj jest jeszcze szansa na odzyskanie inicjatywy. Bo mimo wszystko uważam, że jesteśmy naprawdę bardzo mocnym i konkurencyjnym zespołem dla Manchesteru City. No i będziemy walczyć, będziemy próbować, no ale też no, oni są bardzo dobrym zespołem. No i już przegrywamy 2-0, znowu ten sam piłkarz strzela bramkę. No coś za łatwo im dajemy tę okazję wykorzystać. Może uda się strzelić bramkę kontaktową, jeszcze w tej połowie spalony, jaka szkoda, bo mogło być naprawdę dobrze. No będziemy walczyć do samego końca, dwie bramki to nie jest jeszcze tak dużo. Tutaj moglibyśmy spokojnie na przykład doprowadzić do remisu i później w karnych by się rozstrzygnęło. Okej, okay, Ter Stegen ma piłkę, zaczynamy tą akcję, która wygląda obiecująco, ale Kamavinga dobiegł jednak chyba do tego. Mamy tą piłkę, ale szkoda, Miretti niestety zawiódł tutaj przy tym strzale, ale utrzymujemy się przy piłce, Miretti, Kamavinga stracił piłkę. No jeśli uda się szybko odebrać piłkę Manchesterowi City, to będzie jeszcze jedna akcja do zrobienia w tej połowie. Taka bramka do szatni byłaby świetna i jest na to szansa, minuta doliczona. I jest Thomas przy piłce, ale niestety fatalne podanie Majera. Dosyć zbliżone statystyki, jeśli chodzi o strzały. Nieco lepsze posiadanie piłki w Manchesterze City. Na razie nie dokonujemy zmian, ale jeśli nie uda nam się tutaj szybko strzelić bramki, no to będziemy musieli zacząć grać bardziej ofensywnie. Przejmujemy tą piłkę i mam nadzieję, że ta akcja teraz zakończy się golem. Potrzebujemy teraz bramek, ale fatalne podanie Timona Bonka. Więc czekamy jeszcze na tą akcję Manchesteru City, jak ona się potoczy, przejmujemy piłkę. Dobra, więc dajmy jeszcze szansę naszej drużynie tutaj się wykazać. Ale świetnie biegają ci piłkarze Manchesteru City, naprawdę ciężko jest z nimi. No i strata piłki Mirettiego, więc chyba trzeba przejść do nieustannego pressingu już teraz, wyjść głębiej na Manchester City i zagęścić tutaj tą grę. Dodatkowo, co byśmy mogli jeszcze zrobić? Niech Anik tutaj wesprze trochę atak, tak samo jak Patterson. Niech oni pójdą na cofniętych skrzydłowych i na razie to tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No musimy już teraz cisnąć ofensywnie. Niestety faulował jeden z naszych piłkarzy, a już liczyłem na to, że odbierzemy tą piłkę czysto. No ale teraz tą piłkę mamy i wyprowadzenie tej akcji wygląda naprawdę dobrze. Jeśli teraz strzelimy bramkę, to wszystko jeszcze będzie tutaj możliwe, ale niestety nie udało się. No znowu ta obrona Manchesteru City sobie poradziła z nami. Czy to przejmiemy? Okej, okay, nie ma bramki, to najważniejsze. No i teraz tak, za Timona Bonka chciałbym tutaj wprowadzić Wawrzyniaka. Co jeszcze byśmy mogli zrobić? Pellegrini, jakie on ma strzały? Dobre, 78. Miretti jakie ma? Miretti ma nawet lepsze, Kamavinga ma gorsze.
Więc za Kamavingę wprowadzimy Pellegriniego i damy go na ofensywną pozycję. Czy coś jeszcze chcemy robić? Na razie nie. Na razie te dwie zmiany. Więc zobaczymy. One się dokonały od razu, tak jest. Bardzo dobrze. No i chłopaki, zostało już niewiele czasu. Przejmijmy tą piłkę. Dobrze. Trzeba strzelić dwie bramki, żeby mieć jeszcze szansę na rzuty karne. Ale no musimy szybko, szybko tutaj zagrać. 77 minuta, to już nie ma czasu. Naprawdę, trzeba tą piłkę odebrać natychmiast. Tak też robimy, no ale za chwilę już ją tracimy. No chyba Manchester City. No właśnie, jednak okazał się dla nas zbyt trudnym rywalem. Haaland strzela, no i stawia kropkę nad i. No idziemy z tymi wszystkimi piłkarzami maksymalnie ofensywnie. Wprowadzamy tutaj zmiany. Lemar dobrze się czuje jako lewy pomocnik. Okej. Bella Kochab za Salibę. Czy możemy jeszcze Martela za Lukebę? Nie możemy już, dobra. No idziemy full ofensywnie, choć zdaję sobie sprawę z tego, że to już w tym momencie kompletnie nic nam nie da. Czy coś jeszcze możemy? No głębokość możemy zwiększyć maksymalną. No fajnie by było chociaż honorową bramkę tutaj jeszcze strzelić. No podejmiemy próbę. No ale o nic już tutaj tak naprawdę niestety nie walczymy. Mieliśmy swoje okazje, ale niestety ich nie udało się wykorzystać. No strzelamy, tak jak mówiłem, honorowego gola. No szkoda, że tak późno. Szkoda, że tak późno, bo teraz jest już zdecydowanie zbyt późno, żeby cokolwiek tutaj jeszcze zrobić. No tym bardziej, że jeszcze nam bramkę strzela kolejną Haaland. No ale my mamy szansę na jeszcze jedną honorową. Okej, tej szansy nie wykorzystujemy. Przegrywamy w Superpucharze Europy 4-1. No ale jednak tutaj byliśmy w roli słabszego zespołu. Zespołu, który wygrał Ligę Europy. Manchester City wygrał Ligę Mistrzów. Mają niesamowity skład. Mają przede wszystkim Haalanda. No i tak naprawdę ten wynik był do przewidzenia. No ale podjęliśmy próbę, strzeliliśmy chociaż tą honorową bramkę. No a od następnego odcinka przechodzimy sobie już do spotkań w ramach Bundesligi. Tutaj sobie jeszcze przesymulujemy te 2 czy 3 dni do tego meczu z Unionem Berlin. Fajnie też, że dostaliśmy 3,5 miliona mimo wszystko za to spotkanie w ramach Superpucharu. Myślę, że to są pieniądze, które też nam się mogą przydać. Odrzucamy oferty, chociaż no Manchester City to jest mocny zespół, więc myślę, że tutaj zrobimy tak, jak robiliśmy do tej pory w przypadku tego piłkarza, czyli 110 milionów chyba sobie tutaj ustawiamy jako taką kwotę minimalną za niego, ale nawet jeśli to dadzą, to zastanawiam się, czy w ogóle będziemy chcieli jeszcze rozmawiać. Natomiast oferta za Reina to jest coś ciekawego, bo to jest piłkarz, który raczej za bardzo swoich szans nie będzie dostawał. Jeśli Arsenal da nam pieniądze, jakich chcemy, to ja jestem gotowy go odstąpić. Zacznijmy od 50 milionów, no i co najmniej 40. To jest absolutne minimum, ale jeśli dadzą tyle za niego, to myślę, że Reina sprzedamy. I może wtedy jeszcze jakiegoś transferu w tym okienku byśmy dokonali. Nie wykluczam tego w razie właśnie sprzedaży Reina. Natomiast co przyniosą nam te ostatnie dni letniego okienka transferowego i jak rozpoczniemy Bundesligę, nasz trzeci sezon w Bundeslidze, o tym przekonacie się w następnym odcinku. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.